Cześć, cześć, witam was w 19 odcinku z gry Hogwarts Legacy. Jeśli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się ukończyć misję z Sebastianem, gdzie byliśmy, no, powiedzmy połowicznie przyjemność i nieprzyjemność trochę poznać rodzinę Sebastiana, ponieważ poznaliśmy jego wuja, który nie okazuje się być najlepszym, no, powiedzmy, opiekunem dla Sebastiana. Z kolei siostra Ann wydaje się być naprawdę fajna, ale do niestety jest chora, a teraz tutaj doszło do jakiejś kłótni pomiędzy Sebastianem a Ominusem, dlatego przyszedłem tutaj usłyszeć w ogóle, o co chodzi, ponieważ jak widzicie, w ogóle ta misja dziwnie nieco wygląda, bo mamy taki dymek nad nim jedynie. To nie jest żadna misja, tylko taki dymek rozmowy, żeby z nim pogadać, więc sami zaraz się przekonamy, o co tu w ogóle chodzi. He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Okej. Ta magia jest niebezpieczna, ciekawie mi, czy ta magia. A kurde, dajmy to, bo może wtedy nas czegoś nauczy. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Poza tym, czy tak naprawdę czarna magia musi służyć jedynie do ranienia, co nie, zadawania bólu? Może też być na tyle potężna, że może faktycznie jej pomóc. Nie musisz mówić, możesz mi powiedzieć. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? O! O, dam, że nie, no bo jako moja postać tutaj nie wie tak naprawdę. Ale, no tak, to jest to takie do tortur. Intense, excruciating pain on the victim. Apparently. His parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Ale metody. Nie miał wyboru, powinien być mądrzejszy. No, trochę nie miał wyboru. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okej, spoko. Nowe wejście od Sebastiana. Założę się, że w takim razie ten Cruciatus będzie jedną z pierwszych tych niewybaczalnych zaklęć, których nas nauczy pewnie Sebastian. Tymczasem jednak będziemy lecieć do naszej pierwszej misji. Dzisiaj oczywiście wykonujemy misję główną i właściwie mamy wielki donżon, cokolwiek to jest. Mamy z Natsu pogadać i mamy zajęcia z astronomii. Okej, idź na zajęcia z astronomii. Myślę, że zajęcia z astronomii na pewno będą bliżej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy zajęcia z astronomii, a mapa świata nam pokazuje, że zajęcia... O kurde, daleko. Dobra, to faktycznie, najpierw zajęcia z astronomii sobie zrobimy, ale wydaje mi się, że tam się przeteleportujemy, bo w sumie, jeśli mamy taką możliwość, to czemu nie? Już lecę na zajęcia z astronomii, mamy tam jeszcze kawałek. Tak w ogóle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wczorajszy odcinek, czyli ten sobotni... A nie, przepraszam, to jest dla was przedwczorajszy, czyli sobotni i wczorajszy, czyli niedzielny odcinek, pojawiły się o godzinie 15, specjalnie udało mi się wyrwać trochę wcześniej ze szkoły. No, trochę mnie też głowa bolała, przyznam, i to jest główny powód, dla którego się z zajęć zwolniłem, ale dzisiaj mi odwołali akurat zajęcia, dzisiaj, bo niedziela, czyli dla was wczoraj, to mogłem wcześniej właśnie wstawić odcinek, czyli o tej 15, a nie czekać do 15, wrócić o 16 do domu i wstawić dopiero tę grze. Cieszę się bardzo, że się udało ostatecznie to osiągnąć. I to w ogóle chyba są nasze pierwsze zajęcia z astronomii, bo nie było jeszcze nas w tej sali jakby z nauczycielem, nie? That's exciting, I suppose. Byliśmy tutaj, jak tego klucza szukaliśmy. Perhaps you're due for an adventure. Ale wyglądamy! Ja pierniczę. Trochę wyglądamy jak ta... Jak ta postać z Star Warsów. Tam byli tacy obrońcy z żółtymi mieczami świetlnymi. You won't find the mysteries of the cosmos jotted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves, chyba strzeli holokronów, coś takiego, tak mi się wydaje. Tak, próbuję sobie przypomnieć, ale nie znam się na tyle. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. O, chyba nie jest tam zbyt ciepło. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Ziobek. Here, I can adjust. Sorwa za reakcję. No, bring it into focus on your own. Nie, no, wyglądamy zarąbiście akurat. Wyostrz. Na razie to ja nic nie widzę. O, dobra, coś widzę. Co teraz? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very same. Wszyscy się trzęsą z zimna. Tylko ta gada jakieś kłopoty tutaj. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. Witaj, Amit. Siemano. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. O kurde. Nie mogę wziąć twojego teleskopu? Biorę. That's very kind of you, Amit. Oczywiście, że biorę. Jak Are daję. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of no all tak, personal pewnie. Stargazing implements. Wierzę, że to jest jakiś Nimbus 2000 wśród teleskopów. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay, spoko. Czyli na dół musimy się dostać. Tyle, że... A, tu są schody. I... to jest wyżej. Jak ja tam, kurczę, dotrę? A nie, dobra, na minimapie im pokazuje. Na minimapie im pokazuje, że muszę jakoś tędy zejść. Aha, tutaj. Dobra, my bad. Nie ogarnąłem, że tutaj też są schody. Rozbierzmy. O, ale tutaj tylko widzę to, to sobie zapalę. Bo z tego mi wypada strona. Także sobie bierzemy stronę przewodnika kolejną do kolekcji. I wracamy do niego, aby z nim pogadać. Gdzie ty jesteś? Dajcie Amita na dolnym tarasie. Aha, tutaj jesteś. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Potrzebuję pomocy, żeby go znaleźć, a więc jest tu jakiś haczyk. Ah, I had a feeling there would be a catch to that telescope. No, no. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone. Ten stół cały astronomiczny chyba jest w ogrodzie, bo kojarzę, że coś było tam takiego. While the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Brzmi ekscytujące, wchodzę w to, mogę do ciebie dołączyć. Dobra, ekscytująco, będziemy mili też dla niego. Widać, że ziomek jest zajarany tym. Shall we? No kurczę, gdzie my jesteśmy? Tam jest ten do Quidditcha tor. To jest chyba... A, dobra, jesteśmy przy tych... przy zwierzętach, co nie? O, grzybi. Kurczę, to jednak idziemy w nieco inne miejsce niż myślałem.
Że myślałem, że będziemy szli tam do ogrodu tego w Hogwarcie, ale jednak się myliłem. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Wszyscy mega się cieszymy, że tu jesteśmy. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Last nocą zarobiliście. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Dobra. Rozumiem, że tutaj. I co my tutaj mamy? A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. Coś mi pokaże. It's just not as tidy as I expected. O, ale tutaj coś mi pokazuje. Mam wyjść i tam jest chyba ten stół, nie? Na to przynajmniej wygląda. Bo się nam podświetla, tyle że... Incendio. To muszę spalić pewnie, żeby przejść. Zgadza się. You don't think any spiders might be lurking about? I tutaj mamy ten stół astronomiczny. Użyj stołu astronomicznego, użyj. The constellation should appear near the center of your view. O kurde, ile tych gwiazd jest. Jak ja niby mam to zrobić? Takie buty. Coś takiego? O kurde, to będzie cięższe niż myślałem. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Aha, o kurde, jeszcze to obracać mogę w taki sposób. Ja nie mogę, tego się nie spodziewałem takiej mechaniki w tej grze, ale to jest spoko. Ale to I będzie... Right about the tables. Pewnie nabiorę wprawy, really, ale to trochę czasochłonne będzie na początku. Stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Nie mogę się doczekać, skoro tak mówisz. Dobra, whatever dajmy to. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. Tak, no, właśnie, and if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. Dobra, nice. Welcome. Darmowy telescope. It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Spoko, byczku. Całkiem fajne zadanko. Szybka bardzo misja główna i mega przyjemna, bo się nie spodziewałem akurat takiej mechaniki w tej gierce. Ale jak już jesteśmy tutaj, to właściwie myślę, że możemy spróbować dostać... Właściwie, czy chcemy robić kolejną misję główną? Mamy dopiero 15 minut odcinka, ja jeszcze powycinam te wszystkie loading screeny. Kurczę, w sumie mogę się przeteleportować tam do Nati, co nie? Spróbować zrobić jeszcze drugą misję główną na odcinku, bo ta była naprawdę bardzo szybka. Tak w ogóle to sobie właśnie przypomniałem, że jak byłem mały, to kiedyś rodzice mi, pamiętam, kupili na jakieś tam święta czy moje urodziny taki teleskop. Nie był to może, wiecie, taki profesjonalny teleskop, ale to fajnie było, bo wychodziłem z takim moim przyjacielem Dawidem na dwór na osiedlu. Wystawialiśmy teleskop i patrzyliśmy na gwiazdy. Fajne czasy. Kiedyś mega się interesowałem kosmosem i lubiłem patrzeć na gwiazdy, te gwiazdozbiory. Uczyłem się tego, fajne to było, bardzo serio. And one other thing. Hallo mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Hallo are after me. Why did you lie to me? O, czyli mówimy prawdę teraz. And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but nawet nie mieliśmy opcji wyboru. Od razu już musimy jej powiedzieć o tym. Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Hallo are a threat to both of us, to all of us, and we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Hallo here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Okay.
Nie możemy pójść z tym do ministerstwa? Dlaczego chcesz do pośrodku Day i Harlowa? Nie, to w sumie o tym już rozmawialiśmy z Nati. O, ostatnio, jak się słyszeliśmy, to było szmat czasu temu, ale... To oni tam byli jakimś powodem, dla którego musiała z Ugandy chyba uciekać. Tacy ludzie jak... I Harlow, czy coś takiego. Dobra, czyli teraz musimy dostać się tam do zamku na górę. Ja tutaj byłem już, jak widzicie, bo jest ten płomień Fiu. I teraz właściwie musimy tylko się dostać tutaj na górę. Więc idziemy za znacznikiem. Okej. Okay. Teraz tak. Reverio sobie weźmiemy. Bierzemy sobie tę skrzynię. Oho, tyle, że ona już się zablokowała. No, dasz radę przejść? Nice, cieszę się bardzo. Okej, okay. Teraz to tutaj sobie odkładamy. I teraz będziemy mogli tutaj wskoczyć. Chyba. Możemy? Kurde, nie możemy. Ewentualnie. Jak to się obracało, bo ja niestety nie pamiętam. Tak się obracało to w tej osi. A jak się, kurczę, to obracało w innej osi? Bo dobrze by było to obrócić. A co gdyby tak, może? Tylko, czekajcie, teraz laguję. O, zniknęło w ogóle. Revelio. Czyli to tak nie zadziała. Accio. Wingardium Leviosa. O, tak, 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 o to mi chodziło, żeby... O, dokładnie, o coś takiego mi chodziło. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale ważne, że się udało i że tutaj wszedłem. Revelio. Na jakimś farcie to zrobiłem, ale się udało. To muszę zniszczyć, tutaj jakiś goldzik, spoko. Króle Nati za mną idzie, czy ona po prostu czeka, aż jej otworzy drzwi? Dobra, tutaj mam jakieś przejście z tego, co widzę, ale najpierw explore. Sobie zobaczmy, co mamy tutaj, z tej strony. Okej, okay. Tutaj tylko goldzik był, 45 golda, to i tak całkiem fajnie, warto było tu zajrzeć. Tutaj w ten sposób, to musimy jakoś przesunąć, więc sobie... A, nie mogę tego tak przesunąć. Okej. Okay. Czekajcie, czemu tego nie mogę tak przesunąć inaczej? Revelio. Revelio tutaj co mi daje właściwie? Jestem w stanie użyć zaklęcia, bo jak kucam widzowie, nie jestem w stanie użyć zaklęcia z jakiegoś powodu, więc postaram się... Okej, może tak mi się uda to odsunąć? Żebym chociaż mógł tutaj wstać, to wtedy już będę... O, dobra, udało się. Nie wierzę, że muszę to pisać, ale do was pomarańców nigdy nie dociera. Bramę otwieramy za pomocą pchnięcia, nie ma... nie za pomocą eksplozji. Jeśli znowu znajdę w kawałkach, przysięgam, że to będzie wasz koniec. Revelio. Jacyś sami specjaliści widzę tutaj byli. Zanim to otworzymy dla Nati, to spróbuję otworzyć... Aha, nie mogę tego otworzyć, no dobra. Dobra. Brama otwarta w takim razie. Czy to mogę teraz otworzyć? Nie wygląda na to, bym mógł to teraz otworzyć. Co, i się zamknęła już brama? Czekaj, dobra. Na dół spróbujmy zejść, bo widzę, że tutaj jest... No kurde, Nati, była brama otwarta, a ty nie mogłaś tu wejść, serio? To ci otworzyłem już tę bramę. Akio! Może inaczej. Bo ona musi wejść, tak? Jeszcze raz to. Teraz sobie podmienię. O, i teraz brama nie spadnie, tak? Tak, teraz zablokowałem, okej. Okay. Tak jakby nie mogła wejść, podczas gdy była po prostu otwarta. Dobra, daj mi chwilkę, bo teraz to ja schodzę na dół sobie zobaczyć, czy coś tutaj jest do zebrania. Ale już widzę, że chyba nie ma. Raczej niespecjalnie tutaj cokolwiek znajdę. O, jednak się myliłem. Mamy jakąś torbę i mamy jakąś zmiankę. Zasady pilnowania bramy. Nie wpuszczaj nikogo, chyba że należy do Watachy. O kurde, czyli ci są od Wardęgi. Lub do popiełków. Wszystko co zbierzesz nieporuszonym gościom, nieproszonym gościom należy rozdzielić. Nie oddalaj się, dopóki warty nie obejmie twój zmiennik. Okej, w miarę logiczne w sumie wszystko. Dobra. Chodzimy na górę z powrotem. Nie wiem, czy te drzwi da się otworzyć. Pewnie nie, ale... A jeśli da się, to potem to jakoś rozkminię. Chociaż to nie powinno być trudne, po prostu pewnie przez nie przejdę, lol. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside.
Mm-hmm. We'll need to be careful once we get... I hear them. Czemu ty tak mówisz dziwnie? Porwali tego hipogryfa. Ej, nie no, teraz to... Kurde, trzeba go uratować, no. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! Coś się chyba zbugowało. Jakiś promień taki od mojej różdżki. Nie, może się odbuguje? Nie, nie odbuguje się. Dobra, mniejsza o to. Tutaj na pewno mogę wejść. Teraz jesteśmy jak jakiś asasyn, widzowie. Jak ten, Ezio chyba. Jak mi się kurde wydaje, błagam. Powiedzcie, że to był Ezio. Jak to nie był Ezio, to mnie przecież wszyscy fani asasynów w komentarzach zjedzą. Revelio. Okej, okay, tutaj nic więcej nie ma, jakby się tam tylko dostać. Wydaje mi się, że muszę wziąć tamtą skrzynkę, która jest tutaj. Ewentualnie jeszcze tu zobaczmy, czy coś jest. Tutaj, to mogę w ten sposób wziąć, dobra. I tak. Akio! Obierzemy sobie za pomocą Akio. Wingardium Leviosa. Dobra. I teraz... Kurde, właściwie to nie wiem, gdzie mam to ustawić. Zostawmy to. Rebellion. Jest gdzieś jeszcze druga taka skrzynka, bo właściwie co to nam da? Not the safest place to sleep. Po prostu mogłem. Akio! Incendio! Expelliarmus! No tak, logiczne w sumie. Mam nadzieję, że teraz, że tą skrzynkę zdjąłem na dół, to nie spowoduje, że coś tutaj zrąbałem. Incendio! Dobra, tutaj znaleźliśmy jakieś okulary. Nic takiego istotnego. Lecimy dalej. Właściwie można by spróbować sobie ich pozabijać tym na cicho, co nie? Na cicho sobie ich pozdejmujemy. Tutaj jest ten. O o. Time to teach someone. Beka z ciebie. Revelio. Okej, okay, na cicho się udało ich pozabijać, całkiem ładnie. Teraz to otwieramy. Dobra, tutaj mamy jedno otwarcie. I tutaj mamy drugie. Ej, ale aż smutno mi się zrobiło, jak zobaczyłem, że hipogryf potrzebuje tam naszej pomocy, że oni tak go traktują. Jak go tylko złapali, kurde, przecież to coś lata. Nie możesz mieć więcej eliksiru wiganowego. Okej, okay, to ma sens. Teraz jak się tam, kurczę, dostać. Zdejmijmy z siebie tę niewidkę na pewno. Mogę to przyciągnąć do siebie? Nie mogę. Teraz pytanie, czy ja muszę wrócić się... Tak mi się przynajmniej wydaje, że potrzebuję się wrócić po te skrzynie. Ewentualnie jest inna tam droga, której ja nie widzę. Ale tak na logikę to chyba muszę... Nie no, tędy mogę wejść przecież, co ja gadam. Nie spojrzałem się w prawo, a gadam głupoty. Tutaj jest poziom drugi zamku. Otwieramy. Do wykonania tej misji tam nam pokazało, że będziemy potrzebowali właśnie zaklęcia Wingardium Leviosa. Dlatego starałem się myśleć tak, jakbym potrzebował tego zaklęcia za każdym razem, co nie? Ale widzę, że nie będę potrzebował wcale. Revelio. Okej, okay, tutaj Revelio nic nam nie pokazuje takiego. A czy tutaj coś będziemy mieli? Tutaj widzę jakiś worek ze złotem, ale to chyba jest inne miejsce. Tak, to jeszcze jest w ogóle inne miejsce. Tutaj zejdziemy sobie na dół i od... You're going home in a wooden box! Levioso! Protego! Would you like me to put you down? Levioso! Niekoniecznie to miałem na myśli. Incendio! Arresto momentum! Levioso! Okej, okay, załatwieni. Całkiem ładnie nam poszło. Tam nie zwrócił uwagi, że nie mogę uniknąć tego Leviosa, co nie? Byłem pewien, że mogę Protego to zatrzymać.
A niestety pojawiła się ta czerwona ikonka, a nie pomarańczowa, przez co no troszkę zepsułem, ale udało mi się ten uratować z tego lewioso jakimś cudem. Dobra, wchodzimy tutaj. Co my tutaj mamy? Na pewno jakieś znajdźki, złoto widzę, że jest. To mogę otworzyć tako sobie? Tak, mogę tako sobie wejść. We need to save you from these barbarians. O kurde, co jest? Ej, to chyba ich bierzemy do tej, do torby naszej. Cztery memortki, ostrożnie. Trzy kuguchary, sprytniejsze i wredniejsze niż się wydaje. Uważać na pazury. Pięć olbrzymich purpurowych ropuch. Zawsze wkładać rękawice. I testral, wiem, że je widzicie. Testrale, aha, dobra, to są... Dobra, to są te konie, co widzi się jak... Dopiero widzi się je, jak zobaczy się śmierć kogoś. Dwa hipogryfy są aż. I dlaczego znak zapytania? Mamy namiar, gdzie dorwać parkę. Okej, okay, o Feniksu, gdzie? A, zero Feniksów. Nie jest, o. Dobra, trzeba je uratować. Bierzemy w takim razie to. Sobie... A, torbę mam pod tym. Dobra. Chodź tutaj, byczku. Uratuję cię. Mówię ci, spodoba ci się... U mnie tam w domku. Dobra, ciebie też ratujemy. Wejdź na dach, zaraz będę wchodził na dach. Na razie to ja mam tutaj misję ratunkową, byku. Dobra, o to jest niuchacz w ogóle. Ej, niuchacz jest zarąbisty. Uratowano magiczne zwierzę, niuchacz. No i fajnie. Dobra, nie widzę tutaj więcej magicznych zwierząt. Także na razie to by było na tyle z tego. I zaraz się przekonamy, gdzie dalej nas to właściwie zaprowadzi. Czy tutaj mamy coś do zebrania? Worek widzę, że mamy, jakieś pieniędzy. A nie, tak nie było pieniędzy, tylko jakaś szata. Idziemy jeszcze na górę, 13 metrów. Kurde, gdzie oni w ogóle ją zabrali? Tutaj nie ma żadnego golda czy coś, nic nie widzę. Tutaj jedynie jest jakieś złoto. Celi. Gdzie oni ją zabrali w ogóle? Jeszcze mam wejść wyżej, ale tutaj widzę, że mogę to zniszczyć. Więc nie mogę obok tego tak przejść obojętnie, bo tam jest jakaś skrzyneczka, widzowie, to jest silniejsze ode mnie. Grałem w Counter-Strike'a, to jest jak syndrom u Izaka, po prostu widzę skrzynkę, muszę otworzyć. Astrid, pilnuj moich zapasów, co? Są twoje, jeśli im w tajemniczy sposób zniknę. Ten kłamca pozbawił nas naszej własności, więc wziąłem co mogłem i ukryłem to tutaj. 20 przeklętych lat, a potraktowano mnie nie lepiej niż tych durni, co są tu od 2 tygodni. Manfred. Jakbym, kurde, liceum był, nie? Dosłownie tak samo. Nowy uczeni zawsze są lepiej traktowani niż ci starzy. Tak, uratujmy, bo tutaj są te hipogryfy. There you are. Come on. Hello, amore. O, skubana, wszystkie naraz otworzyła, a ja się z jednym zamkiem bym, kurde, cały czas próbował uporać. O kurde, ale tutaj save zrobiliśmy. Oni Avada Kedavry używają w ogóle, co jest? Ale dobrze, udało się uratować. O kurde, my teraz będziemy mogli lecieć. Jak ona się dostała na tamtego hipogryfa? Coś mi ominęło. Wow. Ej, ale to jest akurat mega fajne. Ja pierniczę. Dobra, jakie my mamy tutaj w ogóle możliwości? C, leć powoli. Nie, czekaj jeszcze. Kontrol, opadanie, wznoszenie, przełącz prędkość lotu. Wow. Ale piękne są hipogryfy, tak swoją drogą. Szkoda, że to fantastyczne zwierzęta i że nie istnieją, co? Ale jeszcze ten pociąg z Hogwartu, matko, ale mega się... Z każdą tak naprawdę misją ta gra staje się coraz lepsza, aż żal pomyśleć, że ta gra niedługo się skończy, nie? Przynajmniej ta misja główna. Naprawdę mega liczę, że ta gra będzie bardziej rozwijana i dodadzą jakieś ciekawe DLC, jakieś wątki poboczne, dodatkowe, bo... No kurde, to aż się prosi o to. Wow. Zarąbiste.
krótko i na temat. Brak mi słów, serio. This is amazing! Jedynie niektóre tutaj dialogi są tak drętwe, dosłownie jak z NPC-tem. No to prawda, fajne to jest. Nie, 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 leć dalej, byczku. Wow. Jeszcze wschód słońca. Fajnie, udało się nam uratować parę zwierząt. Nie wiem, czy damy je co prawda tam do siebie, do pokoju. Czy lepiej będzie może je tam dać do tego Kwai Szponu? Coś takiego, taki w Hogsmeade jest sklep. I ona też się opiekuje zwierzętami. Ale zobaczymy. How exciting. Bo my mamy ograniczoną ilość slotów, co nie, na te zwierzęta. I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Jak ja zrobiłem większość rzeczy, co ty mówisz. Straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Coś mam mało opcji wyboru w ogóle dialogowych, of course nie? She does. Bo chciałbym sobie odpowiadać, a tak naprawdę to jest bardziej już film niż jakieś cutscenki, gdzie będę mógł mieć prawo wyboru. Ale spoko, jest nie. No dobrze. Zniosłe skrzydło, odblokowano nowy przedmiot. Hipogryfa odblokowałem jako przedmiot? Wait, what? Odblokowano nowy przedmiot. Aha, Caligo. Jeszcze tamten. A, i teraz mogę sobie ich jakoś przyzwać? Nowe gniazda wyposażenia zwierząt, to jest gej, by otworzyć dziennik. Czyli co, że teraz będę mógł na nich latać, czy co? O, tutaj mamy kolejne nowe zadania. No dobrze, będziemy to na pewno robili, ale to już dopiero widzowie w następnym odcinku. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Tu The Natty będzie nam jeszcze gadała. To jeszcze posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia. Dobrze, Natty, spotkamy się. O, jeszcze profesor Weasley się nam tu wrąbała. O, nie mogę, no. Dobrze, profesor Weasley, bardzo dziękuję. No nie, no, profesor Fig. Ja chyba dolecę do tego Hogwartu, zanim to się skończy. Dobra, mamy 31 poziom, kolejny punkt talentu, ale na razie sobie nie rozdaję punktów, bo czekam na te zaklęcia niewybaczalne, na te klątwy. Tymczasem widzowie, z tym pięknym widokiem, bym dał wam na Hogwart, o, piękny widok na Hogwart i latającym hipogryfem, kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście, że byliście razem ze mną i słyszymy się jutro o godzinie 15, tak jak zawsze. Cześć, cześć!